Siemanko, z tej strony Kura Orka. Dzisiaj dla Was trzy proste, ale przede wszystkim efektywne ćwiczenia na brzuch. Przed pokazaniem ćwiczeń chciałbym Was zaprosić na mój sklep. Aktualnie trwa promocja -30% na wszystkie moje e-booki, zarówno treningowe z gotowymi treningami domowymi, jak i gotowe treningi, gotowe jadłospisy. Tutaj macie obrazek, trwa konkurs również przy okazji właśnie tej promocji, więc nie dość, że macie taniej, to jeszcze macie okazję wygrać naprawdę fajne nagrody. Link macie do e-booku w opisie. No i mamy też premierę nowych ekspanderów. Ostatnie ekspandery okazały się bestsellerem. Te są wersją Pro, ponieważ są wersją z drążkiem, co daje nam jeszcze lepszą wygodę podczas ćwiczeń i jeszcze lepiej możemy odwzorować ćwiczenia siłowni, gdzie mamy właśnie sztangę, bo ten drążek imituje nam taką sztangę i w domowych warunkach możemy robić ćwiczenia, które robimy na siłowni. No i lecimy z ćwiczeniami. Ten odcinek będzie poświęcony dla osób bardziej początkujących. Pokazuję takie ćwiczenia, które są proste w wykonaniu, ale tak jak wspominałem na początku odcinka, są jak najbardziej efektywne. Jeżeli będziecie wykonywać z techniką, którą ja tutaj pokażę, to na pewno odczujecie, że te mięśnie bardzo mocno pracują. Także pierwsze ćwiczonko. Składziemy na ziemi się. Nogi mamy ugięte, tak jak widzicie. I teraz tak. Podnosimy nasze barki, lekko łopatki odrywamy od ziemi, czyli mamy już napięcie wstępne tutaj na brzuchu. I w tej pozycji bez pomocy rąk, ręce są na ziemi, posuwają się wzdłuż ziemi, mocno dopinamy brzuch i wracamy, ale do momentu nie takiego, że odkładamy całe nasze ciało na ziemię, czyli rozluźniamy na maksa mięśnie brzucha, tylko to napięcie w brzuchu ciągle ma być i łopatki, barki mają być nad ziemią. Dzięki temu tutaj odcinek lędźwiowy przylega nam do ziemi, dzięki temu brzuch ciągle jest napięty, ciągle pracuje, nie będą nas bolały plecy, bo często bolą plecy od takich brzuszków właśnie, gdzie ten odcinek lędźwiowy wygina się za każdym razem, więc nie robimy tego i robimy jak najbardziej siłowo. Tutaj przytrzymujemy u góry i wracamy i znowu przytrzymujemy. Wracamy. Oczywiście to przytrzymanie będzie ciężkie dla osób typowo początkujących, ale na ile możecie, na tyle przytrzymujcie. Chociaż na pół sekundy, sekundę. I ja nie muszę zrobić dużo powtórzeń wcale. 5, 10, 15 powtórzeń, w zależności od tego, ile przytrzymujemy u góry, w zupełności wystarczy brzuch czuć. Drugie ćwiczonko to takie półscyzoryki wspomagane, bo jak widzicie, opieram się dłońmi, przyjmujemy taką samą pozycję jak ja mam, czyli siedzimy sobie na tyłku, dłonie są z tyłu, proste nogi i teraz do siebie. I odchylamy się i ciałem, i nogami prostujemy. Do siebie, odchylamy się, prostujemy. Hop, tutaj przytrzymujemy chwilę i wybros. I tego ćwiczenia tak samo, 5, 10, 15 powtórzeń, w zależności od tego, w jakiej formie wykonujemy i w zależności od tego, na jakim poziomie jesteśmy, jak się czujemy. Ważne, żeby po prostu nie psuć techniki, żeby czuć brzuch, dojeżdżać go, żeby bolał nas, ale żebyśmy dali radę w dosyć krótkich przerwach, później po przerwach robić sporo tych serii, sporo powtórzeń łącznie. Mieliśmy dwa ćwiczenia dynamiczne, czyli ćwiczenia, w których mamy ruch, to teraz wykonamy sobie ćwiczenie izometryczne na koniec, czyli obwód będzie się składał z pierwszego ćwiczenia, później robimy przerwę, drugie ćwiczenie, robimy przerwę i trzecie ćwiczenie izometryczne z przytrzymaniem na dobitkę. Tym ćwiczeniem oczywiście będzie plank. Bardzo dobre ćwiczenie, które wzmacnia mięśnie głębokie brzucha, ale ważne, żeby robić je w dobrej formie. Troszeczkę oddaliłem aparat, troszeczkę go obniżyłem celowo, żebyście mogli dobrze zobaczyć technikę. Dużo osób planka wykonuje w ten sposób, że tutaj ma luz w łopatkach, luz w brzuchu dosyć mocny. Jak widzicie, jesteśmy wygięci, tyłek jest sporo niżej, no i w odcinku lędźwiowym jesteśmy załamani. Jest to niepoprawna technika. Poprawna technika to lekko napięte nogi, lekko napięte pośladki, spięty brzuch, no i też tutaj na łopatkach fajnie, gdybyśmy troszeczkę wyszli sobie do przodu. Bez przesady, żeby się nie wypychać jakoś mocno, ale taka neutralna pozycja ze spiętymi pośladkami, spiętym brzuchem, tak żeby wszystko było w jednej linii. I jeżeli wykonacie to ćwiczenie w dobrej formie, tak żeby właśnie dodatkowo jeszcze napinać brzuch, czyli nie tak, że po prostu przytrzymujecie tą pozycję i tyle, tylko żeby podczas tej pozycji mocno ciągle napinać brzuch i napinać lekko pośladki, to na pewno poczujecie brzuch w bardzo krótkim czasie, nie będziecie musieli trzymać bardzo długo tego elementu, ale jeżeli ten element w takiej formie, którą pokazałem, z czasem albo od razu może będzie dla Was za łatwy, no to możecie sobie oczywiście utrudnić ten element i to jest bardzo fajna opcja, że można sobie to utrudnić. Po prostu dajemy łokcie nie na równo z barkami mniej więcej w jednej linii, tylko dajemy sobie te ręce dalej. No i w tej chwili dźwignia nam się wydłuża i automatycznie tą pozycję ciężej nam wytrzymać. Jak widzicie, staram się wszystko trzymać tutaj w prostej linii, mam napięte nogi,
kolana są wyprostowane, nie są tutaj gdzieś zgięte, tylko proste, pośladki są napięte, brzuch napięty i trzymam. I to naprawdę pali. Więc tutaj, w zależności od tego również, w jakiej formie wykonujecie, ogólnie polecałbym Wam na początku treningu, jeżeli macie taką możliwość, macie na tyle siły, trzymać formę tą trudniejszą, czyli tą drugą, którą pokazałem, a jak już Wam siła troszeczkę spadnie podczas treningu, po kilku seriach gdzieś tam, no to możecie sobie wrócić do tej serii łatwiejszej i polecam trzymać ten element od 15 do 30 sekund. I prosta sprawa, trzy ćwiczenia, nie są one skomplikowane i tak naprawdę i dla osoby początkującej, i dla osoby średnio zaawansowanej, i dla osoby zaawansowanej, one będą sprawiały trudność gdzieś tam i będą bardzo dobre. Na pewno czucie brzucha, na pewno praca brzucha, jeżeli będziecie wykonywać poprawnie te ćwiczenia, będzie bardzo wysoka. Polecam odpoczywać niedużo. W treningu na brzuch ja ogólnie jestem zwolennikiem tego, żeby krótko odpoczywać, żeby palić ten brzuch. 15-30 sekund pomiędzy ćwiczeniami, no i w zależności od tego, na ile Wam pozwoli Wasze ciało zrobić tyle serii, myślę, że około 20-30 minut treningu takiego brzucha da Wam już naprawdę mocno popalić i nie trzeba robić go bardzo często, 2 razy w tygodniu w zupełności wystarczy, ale żeby odkryć brzuch, żeby mieć taką kratkę jak ja tutaj mam na przykładu, no to trzeba trzymać dietę, trzeba być ogólnie na ujemnym bilansie kalorycznym, czy zrobicie to dietą, czy bardziej na przykład przyciśnięcie treningi, bo też można na przykład jeść dosyć sporo rzeczy, nawet słodyczy, można jeść fast foodów. Ja osobiście jem czasami, nawet często w sumie, a i tak ten brzuch uwydatniłem, ponieważ mocniej przyłożyłem się do treningów. Ale jeżeli chcesz mniej trenować, bo nie masz takiej motywacji, nie chce ci aż tak bardzo, nie masz na to może czasu, typu na przykład 2-3 razy w tygodniu, no to wtedy niestety musisz bardziej przycisnąć dietę. Wszystko to mam wytłumaczone u siebie w e-bookach. Przypominam, że są aktualnie na promocji, zarówno dietetyczne, jak i treningowe. Na nich bez problemu zbudujesz formę. Wszystko jest bardzo łatwo opisane. Tak jak ja tutaj do Was mówię, tak samo w książce to opisałem. Prosto, zrozumiale. Dajcie znać, jaki byście chcieli zobaczyć filmik na temat właśnie treningów ciała, na temat jakichś poradników, treningów domowych w komentarzach. A ja już się z Wami żegnam i do kolejnego odcinka. Siła!